Siemanko, witam was bardzo serdecznie prosto z boiska. Dzisiaj ze mną jest, chciałbym powiedzieć, nowy zawodnik SNK Rzeszów, chociaż jeszcze tego klubu nie ma, ale to musicie dużo koszulek kupować. Macie link do sklepu, bo żeby tego gościa sprowadzić, to naprawdę nie są tanie rzeczy. Kamil, ale leży dobrze, ci powiem. No idealnie, na mnie szyta. Na ciebie szyta, no tak chcieliśmy, no. Tak już planowaliśmy pod takich zawodników właśnie najlepszych. Dzisiaj Kamil ma naprawdę przerąbane, no nie będę mówił inaczej, bo nie masz jednego bramkarza przeciwko sobie, nie masz dwóch, tylko masz trzech jednocześnie, także ja życzę powodzenia, zostawiajcie łapkę w górę i komentarz, a my idziemy rozgrzewać bramkarzy i widzimy się za chwilkę. Zaczynamy w takim razie klasycznie od rzutów karnych. Kamil, trzymam na ciebie kciuki, bo wiem, że to będzie ciężki odcinek. Kciuki się przydadzą na pewno. Kciuki się przydadzą. No i słuchajcie, tak, dzisiaj tak, Legia Warszawa tutaj reprezentowana, jeśli chodzi o futsal. Do tego mamy na bramce, w ogóle to jest śmieszna sprawa. Dwa izolatory. Tak, dwa izolatory. Jest Dawid, jest Michał i jest jeszcze drugi Michał, także dwóch Michałów na bramce, trzeci Michał za kamerą, więc Michałów jest mnóstwo dzisiaj. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a na pewno będzie ciekawie, także powodzonka, ja idę obserwować, baw się dobrze. Jedno okienko z dedykacją. Na pewno się bawił. Na pewno. Musisz wybrać najsłabsze ogniwo, nie? Najsłabsze ogniwo? Nie chciałem tego będę mówić. Będę się od niego od razu. Dobra. Między ziemię. Miał być. Dobre. O, ładnie. Podlane! Oj, oj, oj. Nie twoja wina, nie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ujej. Uj, żarła. Żarła. Żarłacz biały. Oj, ty! Oj. Kurczę. A ten po plecach? Nie. A, po ręce. Rzuty karne za nami, Kamil, oddaję ci piłkę, bo teraz czas na sam na sam. Coraz ciężej będzie. Jaką masz taktykę w ogóle na sam na sam? Ja to nie mam pojęcia, oni coś obgadują, a ja chyba siła raz ramię. Ty, no ale wyobraźcie sobie, trzech bramkarzy na was wychodzi przy sam na sam, chociaż nie wiadomo, czy wszyscy wyjdą, to też ciekawe jest. Jak wszyscy wyjdą, to Robik. Trzymam za słowo. Tylko nie wyjdą. Pierwsza przegrana, drugą musisz wygrać, ale minimalnie, to pręcik. No. Ty, we trzech idą. Jak to jest przerąbane w tym momencie, ja już mu współczuję. Uj. Jezu. Ty, Kamil, ja nie wiem, jakie... Ojej! Nie, Jezu! Nie! Kończymy. No nie, już podpaliłem się. O, zmienili się, kurde. Zmienili się, no. Dobra, lecimy. Następny chce siatę. Jest! Wow, brawo! Mamy to! 1-1. Cim. Dobrze poszło, odkryta. Boczna siateczka. O Jezu, nie! Nie, chcę, zabrałem źle. Jest! Weszła? Weszła? Jest! Weszła! Weszła, znowu 2-2. Jest. Czasami proste środki są najlepsze. A jakbyś tak... No, tak od razu zajmie. No. Nie! No to jest hit jakiś. Nie! Znowu ten pręcik ostatni, no dramat to jest.
No u tego gościa na odcinkach to jak ma być, no? Pręty, zawsze, tak zawsze. Masz koszulkę. Skida nie kupisz. Ale no, ale kurde, muszę wyćwiczyć jeszcze. Muszę wam powiedzieć, że oglądając ten odcinek sobie tak z boku, to naprawdę mega mi się podoba. Szczególnie to sam na sam. Kozak. Mi się nie podoba. Przegrywam. Ale to metalowe pręty, no to jest naprawdę dobrze. No. Ale tutaj jak coś trafię, to już... Siatka była założona, no nie oszukujmy się. To najważniejsze, no nie? Słuchajcie, teraz czas na strzały z dystansu, z 16 metra i trzech bramkarzy na bramce nadal. Więc jak coś wpadnie, to ja będę naprawdę w szoku. Przynajmniej jedna. Monsterek, jak wpadnie. Dobrze. Może być. Nawet ci schłodzonego kupię. Ujej! Słyszałem to! We dwóch obronili. Tak. Tak jest. Ujej! Nie! No! Kurde, samo okno szło prawie. No to już lepiej nie będzie, nie? No nie, no to idealnie w boczną siatkę leciało, nie? Tak. Co za kurde! Superman! Ja Super Dawid! Oj! Oj ty, to miał potencjał! To miał potencjał na ten, na gość... Jak no. Wręcz tej kurde tego się bronił. O, no to byłoby to! Ładnie to mogło być to! Ujej! Co za chłop! I tak chciałem te wszystkie. Przeszło nad pierwszym i szło... No kurde, no! Jest! Jest! Jezu, jest! Ale cud! Cud! Yeah. Dwa razy pręty nie pomagały teraz w końcu. Jezu! No cóż, w takim razie w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Ja się cieszę, pomimo tego, że przegrałem tego monsterka, także mordo, przybijam żółwia. Przyjemność się go wypiję. Przyjemność. To było naprawdę ciężkie. Z twojej perspektywy, jak to wyglądało? No masakra, no. Nic innego nie mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest pomysł dla wszystkich polskich drużyn, że może w taki sposób dostaniemy się do Ligi Mistrzów albo Ligi Europy. Weźcie trzech bramkarzy i może pójdzie. Panowie, przybijam żółwia, dziękuję wam wszystkim za odcineczek. My widzimy się kolejnym razem, wpadajcie na nasze Instagramy. No i myślę, że zobaczymy się jeszcze nie raz na boisku, także do następnego piona.